Identyfikator podmiotu SCP-015. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-015 jest niemożliwy do przeniesienia, wobec czego został zabezpieczony na miejscu. Od przechowalni SCP-015 należy utrzymać odstęp minimum 2 metrów. Żadne struktury nie mogą wejść w kontakt ze SCP-015. Badania dopuszcza się tylko w 3-osobowym zespole wyposażonym w liny bezpieczeństwa oraz lokalizator GPS. Wszelkie odchodzące fragmenty SCP-015 powinny zostać natychmiast zakręcone, zamknięte i zarejestrowane w logu. W pobliżu SCP-015 nie należy wykonywać żadnych agresywnych działań. Używanie narzędzi ręcznych i elektronicznych w pobliżu SCP-015 jest kategorycznie wzbronione. Żadne naprawy ani konserwacje nie mogą zachodzić w pobliżu SCP-015. Opis. SCP-015 to nagromadzenie rur, kominów, kotłów i innych różnorodnych urządzeń hydraulicznych, całkowicie wypełniających magazyn w... Rury wydają się rosnąć, gdy nie są pod obserwacją. Dążą do połączenia się z okolicznymi strukturami przez systemy kanalizacyjne i podziemia. SCP-015 zawiera według obecnych szacunków ponad 190 km rur, począwszy od średnicy 2,5 cm do ponad 1 metra. Niektóre rury wydają się nowe, a inne zadzewiałe i przeciekające. Skład rur został zidentyfikowany jako kości, drewno, stal, popiół, ludzkie ciało, szkło oraz granit. Nie rozpoznano rur składających się z ołowiu, plastiku PCV, miedzi czy innych tradycyjnych materiałów wykorzystywanych do ich produkcji. SCP-015 reaguje na narzędzia i agresję. Każdy członek personelu zachowujący się gwałtownie, posiadający narzędzia czy próbujący zniszczyć lub naprawić SCP-015 wywoła reakcję. Wszystkie rury w pobliżu obiektu pękną, opryskując testera przez kilka sekund aż do zatrzymania przepływu. Rozpoznano, iż rury transportują olej, rtęć, szczury, niezidentyfikowane gatunki owadów, potłuczone szkło, wodę morską, wnętrzności i stopione żelazo. Rury znajdujące się wokół testera będą pękać aż do jego śmierci bądź wycofania się z obszaru. SCP-015 został zredukowany do obecnego stanu po połączeniu do 11 innych struktur na tym obszarze. Jak dotąd, śmierć poniosło 11 pracowników, a 20 innych uznaje się za zaginionych. Odnotowano, iż z wnętrza SCP-015 wydobywają się odgłosy uderzeń i krzyków. Opowiadanie: instalacja wodociągowa. To było głupie. To był głupi pomysł, wymyślony przez głupich ludzi w głupich, bezpiecznych biurach. Agent drugi rozejrzał się powoli, pozwalając, aby jego latarka tańczyła po ścianach. Jeden z kilku przedmiotów, które agenci mogli wnosić do wnętrza SCP-015. Agenci szósty i Lon stali tuż za nim, robiąc to samo. Już około 30 sekund temu zdechła niewinna gadka i żarty, kiedy agenci powoli uświadamiali sobie, że nie jest to prosty spacer do sklepu po mleko. Wejdź, znajdź jednostkę obserwacyjną, zgraj dane i odzyskaj urządzenie. Prościzna. Śmiali się, gdy Lon zapytała, czy ma sobie znaleźć czapkę Mariana do noszenia, skoro teraz są hydraulikami i w ogóle. Teraz jednak, widząc jak mroczny, ciasny tunel jawi się przed nimi, jedynym żartem było to, że w ogóle tam byli. Drugi podszedł do przodu, powoli kierując latarkę ku ziemi. Była to twarda mata z rur, mniej więcej równa podłodze. Kilka małych rurek wystawało tu i ówdzie, kręcąc się jak korzenie drzew lub nagle wystawało pośrodku drogi jak filar. Ściany, sufit, każdy centymetr pierwotnej struktury pokrywały rurki. Kilku badaczy, którzy przyprowadzili ich do głównych drzwi, powiedziało, że naprawdę nie zostało nic ze starego magazynu, z wyjątkiem powłoki zewnętrznej. Przechodząc wokół filaru ściśle tkanych włosów, tworzących lekko parującą, błyszczącą powierzchnię, odepchnął tę myśl, ostentacyjnie podążając po wstępnie zaplanowanym kursie. Szósty posuwał się do przodu, obstawiając tyły i przyglądając się drugiemu i Lon. Płochliwe dzieci. Lon skakała przy każdym dźwięku,
a drugi wyglądał, jakby był gotowy do ucieczki, jeśli zobaczy chociażby mysz. Dzieci. Wąchał w ciemności, bawiąc się światłem, czując ciepło, ścieki i Bóg wie co jeszcze. Potrzebowali dobrego dowodzącego, wojskowego, aby ich prowadzić, ale chuj, jeśli szósty zamierzał niańczyć dorosłych, którzy będą skakać na każdy cień. Odwalą tę cholerną robotę, a potem spieprzą z powrotem. Jebać ten druczek SCP. To były tylko instrukcje postępowania dla jajogłowych i jakichś niewiarygodnych typów. Gówno niesamoświadomy. Oni po prostu nie chcieli, aby ktoś szczerbił ich ten psiarski horror. Chciał spadać z tego mrocznego koszmaru. Zrobi tą misję. Z nimi lub bez nich. Leon przedreptała ostrożnie ponad gęstą, ciernistą masą rur o powierzchni jak pleciono strzałki, starając się nie skomleć. Trzymała się blisko drugiego, trzymając światło ponad nogami, żeby nie wdepnąć w coś nieprzyjemnego. Nie chciała wyglądać jak mała, słaba dziewczynka, ale miała okropny strach przed ciasnymi przestrzeniami. A to miejsce było jak chodzenie po czyichś, powoli zamykających się tętnicach. Leon pokręciła głową, pewnie zrywając ten cały pociąg myśli. Była technikiem. Szósty i drugi byli bezpieczeństwem. Musiała tylko się ich trzymać, wyciągnąć karty danych z MRV, a potem odejść. Próbowała nie odwracać się do zamykanych za nimi w oddali drzwiach. Tylko kilka zakrętów do MRV, trochę pracy, a potem na zewnątrz. Do środka i na zewnątrz. Prościzna. Zignorowała cicho tętniącą życiem skórzaną rurę blisko jej ramienia, ze skupieniem, które było prawie namacalne. MRV znaleźli po tym, co wydawało się być godziną spaceru. Trudno było zachować swoje położenie. Szalejący wzrost rurek zatłoczył niektóre obszary w dół do robót ziemnych i splątał inne w losowe, klaustrofobiczne labirynty. Szósty prawie dwukrotnie utknął i spojrzał mordercznym wzrokiem na Leon, gdy ta nawiązała przy tym do Kubusia Puchatka. Leon przynajmniej znowu mówiła, ale było to jak kruche szemranie w porównaniu z cmentarnym gadaniem. Drugi próbował postępować zgodnie z planem, ale nawet z nim, mając mniej niż tydzień, było to niewiele więcej niż wskazówki. Kiedy wreszcie znaleźli MRV, była to chwilowa ulga. Przynajmniej byli w połowie drogi. Potem przyjrzeli się temu w świetle. To było przekuwanie, z braku lepszego słowa. Przypięta do rury jakiejś gęstej tkaniny, gładka, czarna rurka przykuwała się do obiektywu aparatu obserwacyjnego w pojeździe obserwacyjnym. Nie był rozbity lub uszkodzony, tylko po prostu połączony, jakby był z tego zrobiony. Podniosła małego, bieżnikowego robota prawie stopę nad ziemię i wyglądało, jakby inne, mniejsze rurki zaczęły łączyć się z innymi otwartymi przestrzeniami w pojeździe. Po prostu tam wisiał. Koła powoli obracały się, gdy bateria zamarła. Jak robak na gnieździe ze szpilek. Jakiś przejrzysty, śmierdzący płyn kapał cicho z obudowy kamery. Cóż? W mroku rozbrzmiał głos drugiego. Podwaliny pod bezcelową rozmowę. Wszyscy stali przez chwilę, po czym Leon zaczęła ostrożnie oglądać MRV. Szósty rozglądał się z rosnącym niepokojem, zaczynając mamrotać cicho. Leon sięgnęła po kartę danych przed zatrzymaniem się i spojrzeniem na drugiego. Drugi, odkąd wrosły w MRV, czy myślisz, że to się liczy? Co masz na myśli, mówiąc liczy? Drugi trzymał światło na niej i na maszynie. Od jego pleców rozległ się szum pary, co sprawiło, że się wzdrygnął. Jako uszkodzenie 015. Jeśli wyjmę kartę danych, czy myślisz, że zareaguje? Drugi rozglądał się powoli, świecąc światłem po podłodze, na rurkę, tak szeroką jak samochód, która wydawała się być wykonana ze zwartej liny. To nagle wydaje się być... Zamknij się, kurwa! Obydwaj agenci odwrócili się, spoglądając na szóstego. Podszedł do MRV, uginając dłonie i osłaniając jedną rękę rękawem. Drugą odepchnął Leon niezbyt delikatnie. Rusz się, brak cię do cholery! Po prostu mówią to gówno, by pieprzyć się z ludźmi i trzymać swoje zabawki bezpieczne. To mnóstwo dziwnych rur, początek i koniec, tam. Może rośnie czy coś, ale jedna kurwa rzecz jest pewna. Nie będzie się obrażać na ludzi. Chwytam tę cholerną rzecz i spadamy stąd. Mówiąc to, podszedł do przodu, otwierając pokrywę stacji.
pojawiło się więcej czystej, pienistej cieczy. Pozostali dwaj agenci zamarli, wpatrując się w szoku. A budynek wydawał się robić to samo, szepcząc odgłosy wypuszczania pary, przesuwanych materiałów i miękkiego brzęczenia zatrzymały się. Bicie serca w uszach Lon brzmiało jak strzały. Drugi ruszył naprzód, sięgając po szóstego. Jezu, szósty, co kurwa? Szósty zignorował go, wysuwając cienkie karty danych. Czuł, jakby pokrywała je stara, paskudna woda. Źle, ale zbudowano je po to, aby to wytrzymały. Wytarł je, po czym wsunął pakiet do kieszeni. Obszedł wokół krawędzi soczewki, przesuwając nieco MRV, starając się sprawdzić, czy da się go uwolnić, gdy drugi i Lon odstąpili od niego na krok. Powoli, cisza wokół nich zdawała się miażdżyć ich od środka. Szósty zrezygnował. Odwrócił się od beznadziejnie złapanego MRV i oświetlił twarze dwóch bladych agentów. Pieprzone dzieci! Nie wiem, jak potraficie przetrwać! Rura pod nim otworzyła się z miękkim dźwiękiem rozdzielanego filcu. Drugi i Lon nie mieli czasu na reakcję, zanim wpadł w poszerzającą się szczelinę aż po pachy i zaczął okropnie krzyczeć. Latarka szóstego zaczęła się obracać, gdy dwóch agentów, ożywionych z żałosnym wrzeszczeniem dużego mężczyzny, podbiegł, by mu pomóc. Podmuch ciepła i światła wylewał się spod mężczyzny, gdy obaj agenci złapali go za ręce i spojrzeli w dół. Był zanurzony w masie gęsto płynącego, roztopionego szkła. Jego ubranie zaczęło się tlić i w końcu palić. Smród przypalanego mięsa prawie przytłaczał bardziej niż rozbrzmiewające krzyki. Zdołali wyciągnąć i podnieść połowę mężczyzny ze zniszczoną, rozpryskaną masą ciała i tkaniny w miejscu, w którym miała być jego dolna połowa ciała. Sapnęli, próbując go przeciągnąć. Lon zaczęła krzyczeć razem z szóstym. Oczy drugiego były szeroko otwarte i utkwione w punkcie z dala od nich. Rozległ się straszliwy, pulsujący dźwięk, który ich otoczył. Brzęczący, syczący, kłujący, pękający. Rura obok nich wybrzuszyła się niepokojąco i sprawiła, że prawie upadli. Wrócili na równe nogi właśnie wtedy, gdy rura nad nimi wybuchła masą drzask i przejrzystego, kłującego pyłu. Drugi i Lon odwrócili się, dusząc i dławiąc. Drugi wypluł nagle masę krwi. Szkło. To było sproszkowane szkło. Wylało się na szóstego, tłumiąc jego krzyki, przesuwając się, kiedy szarpał się przez kilka chwil, a potem zatrzymał się. Szkło szybko pokryło ciało i rozprzestrzeniło się. Lon mrugała, czerwonymi i spuchniętymi oczami, patrząc na drugiego. Kiwnął głową i ruszyli w dół holu, próbując ignorować rosnącą kakofonię dźwięków przypominających zbliżający się pociąg metra. Masa tłustych, wilgotnych chemikaliów kipiała za nimi, a strumień różanych kolców niemal odciął ich postęp naprzód, zmuszając do czołgania się wzdłuż kościanej rury, która drżała jak stary, zziębły człowiek. Pobiegli, trzymając się przed cokolwiek to było, słysząc eksplozje i drżące pęknięcia wokół nich. W końcu dotarli do wąskiego i niskiego przejścia, ledwie kilka stóp szerokości, jedynej drogi dalej. Drugi zanurkował, robiąc niski ślizg, starając się pełzać niczym wąż, wiedząc, że przejście miało zaledwie 15 stóp długości. Prościzna, nie zabierze mu to dużo czasu. Lon zawahała się. Ta drobna, czarna szczelina wyglądała jak paszcza dzikiego zwierzęcia. Za nim nagle uderzył ją podmuch pary, posyłając ją krzyczącą naprzód, szlochającą, gdy zaczęła czołgać się, wołając drugiego. Drugi zignorował rosnące wokół niego wibracje. Skrzypiący ślizg w pobliżu jego głowy i wyślizgnął się z otworu, odwrócił się i nic nie zobaczył. Ani Lon, ani gwałtownego wybuchu, tylko pustą dziurę. Rozejrzał się dookoła, dłonie mu drżały. Myślał przez chwilę, po czym wślizgnął się do środka, próbując odnaleźć Lon i wyciągnąć ją na siłę. Słyszał ją, stłumioną, prawdopodobnie z następnym zakrętem. A jego latarka oświetlała solidną ścianę trzech, grubych, łuszczących się białych rur. To tu było. Był tego pewien. Tunel był tu. I wtedy usłyszał żałosny krzyk za nim.
Leon błagając, krzyczała za nim. Drugi wpatrywał się szeroko otwartymi oczami, a potem trzasnął latarką o rurę. Wybuchła, wysyłając dymiący, korozyjny śluz na jego rękę, co sprawiło, że odszedł w dół przejścia, krzycząc, gdy śluz wgryzał się w jego ciało. Stał poza przejściem, trzymając parującą dłoń z dala od siebie, próbując nie patrzeć na odkrywającą się kość. O Jezusie, Leon, przepraszam, przyprowadzę pomoc, przyprowadzę kogoś, po prostu siedź tam, przysięgam. Pognał w dół korytarza, a jego latarka wydawała się migotać w rytmie dorosnącego dźwięku. Leon zziajała się, krzycząc na drugiego, gdy było słychać twardy trzask po drugiej stronie rury i nagłą, wrzeszczącą ucieczkę. Pociągając nosem, ruszyła trzeszczące się ciało i powoli zaczęła ślizgać się brzuchem w tył, płacząc, kiedy mruczała na wpół zapamiętaną modlitwę. Kiedy jej stopy dotknęły solidnej ściany rur, nie mogła podnieść świeżego krzyku. Była uwięziona, w przestrzeni nie większej niż trumna, bezradna. Szlochała twarzą w dół w ciepłe, puszyste rury i zauważyła ciszę. Poza jej okrzykami nie było nic. Bez brzęczenia. Żadnych pęknięć ani eksplozji. Nic. Uniosła głowę w słabo oświetlonym mroku, rozglądając się. Ona żyła. Uspokoiła się. Przyjdą po nią. Drugi sprowadzi pomoc. Wydostanie ją stąd. Walczyła z rosnącą klaustrofobią, patrząc wzdłuż ścian. Zauważyła niewielką lukę na suficie i zaczęła przesuwać się, aby lepiej spojrzeć, skręcając i odkrywając tylko otwarty koniec rury. Leon odsunęła się, zamykając oczy. Łzy popłynęły po jej twarzy. Pierwsze z lepkich kropli wzięła za łzy. Potem jedna wpadła jej do ust i była słodka. Otworzyła oczy i zobaczyła gęstą, drżącą masę bursztynowej posoki, wypływającą z wylotu rury, pokrywającą ją i podłogę w miarę wylewania. Zakrztusiła się, cofając. To był miód. Miód lub coś w tym stylu. Przynajmniej to nie był stopiony ołów lub kwas. Wtedy ujrzała wzrost poziomu cieczy. Obszar nie był opróżniany. Rury ułożone były zbyt blisko. Rozejrzała się po swojej małej komnacie z przerażeniem, które rosło znacznie szybciej niż poziom miodu, który wlatywał z boku. Leon biła w ściany, podłogę, sufit, próbując zablokować rurę ręką, nie zważając na powodowanie szybszego wypływania, gdy miód podnosił się i podnosił, tak słodki jak szkolny kochanek. Jej ostatni, ciężki oddech był słodki i nieświeży, zmieszany z miodem i wrzaskami. Drugi bieg, całkowicie zagubiony, a jego latarka ściemniała przez chwilę. Dźwięki pęknięć i wybruszeń rur zaczęły się oddalać. Może to się wreszcie skończyło? SCP-015 był obronny, ale nie wydawał się być mściwy. Ludzie wcześniej się ranili i wychodzili cało. Zdarzało się. Znajdą sposób, żeby wydostać jeszcze Leon. Może już nawet wyszła. Po prostu znalazła inny sposób, żeby obejść zablokowaną drogę. To było prawdopodobnie to. Wyszła z tego głupiego miejsca. Szkoda szóstego. Ale dlaczego ten szalony typ otworzył skrzynkę? Co go opętało? Nadal zastanawiał się nad tym, kiedy w ciemności potknął się o niewidoczną rurkę. Pochylił się do przodu, krzycząc, na wpół zaskoczony, na wpół przerażony, kiedy padł rozciągnięty. Lub powinien paść. Zamiast tego przebił się przez podłogę, w ziejącą zjeżdżarnię rur, gdzie połyskujące, opadające boki pochylały się pod ostrym kątem. Krzyknął, starając się czegoś złapać, aby zatrzymać się lub chociaż spowolnić, ale ściany były śliskie i grube. Jego ślizg w dół zyskiwał prędkość. Jego ściemniająca latarka pokazała pozornie skończony tunel rozciągający się pod nim. Ślizgał się i ślizgał. Śmierdzący, gładki śluz przyklejał się do jego ubrania i skóry. Rura skręcała, rzucając go o ścianę, gdy podążał za nią, a jego latarka zaczęła migotać. Panika uderzyła jak pięść. Drugi złapał światło i starał się utrzymać się prosto, błagając o to, wpatrując się w lampę żarówki,
która przygasała coraz bardziej. Zaświeciła mocniej, a potem zgasła. Ciemność przyniosła mu oczy niczym tkanina. Agent, ślizgając się szybciej i szybciej, krzyczał, aż zachrypnął. Wrzeszcząc, aż jego gardło krwawiło. Krzycząc nawet wtedy, kiedy wypadł znacznie poza fizyczne granice tej splątanej siatki rur. Kilka dni później, gdy jego skóra zaczęła się odklejać, było to prawie mile widziane. Raport odzysku SCP-015. Agent drugi, zaginiony w akcji. Agent szósty, zaginiony w akcji. Agent Lon, zaginiona w akcji. Status MRV 889236, nieodzyskany. Dane uznane za mało istotne w świetle zagubionych pracowników. Zaproponowano przeklasyfikowanie SCP-015.